To już trzeci z rzędu wygrany mecz koszykarzy Mucks 18-11 Unia Tarnów w trzeciej lidze. Tym razem tarnowski zespół zmierzył się z Krakowią Gortata. Bardzo dobry mecz zagrali wszyscy zawodnicy. Szczególnie wyróżniali się Dawid Szewczyk, Daniel Stawarski oraz Sebastian Bogusz. Graliśmy z juniorami, w sumie to jest rocznik chłopaków, co tutaj młodzież u nas grała. Więc no, nie mogę się postawić zawodników, którzy byli bardziej doświadczeni, którzy grali w drugiej, pierwszej lidze. Stąd taki wynik. Mówię, na pewno byłby wyższy, gdybyśmy grali cały czas z zawodnikami starszymi. Chciałem, żeby wszyscy chłopaki pograli, szczególnie ci młodzi, żeby się trochę obyli w trzeciej lidze, złapali trochę wiary w swoje umiejętności. Trener nas to uczulał, że młodzi zawodnicy trenują ostro, no bo trenują prawie dwa razy dziennie, przez 5 dni w tygodniu grają mecze, są ograni, wyjeżdżają na różnego rodzaju turnieje. Obozy dużo mają tego grania, więc na pewno byli chłopcy wybiegani, co było zresztą widać. My ledwo oddychaliśmy w czwartej kwarcie, a tutaj chłopaki, no, że tak powiem, pierwsza świeżość. I na to trener uczulał, żebyśmy grali mądrze, skutecznie przede wszystkim spod kosza, żeby łatwe punkty zdobywać i odskoczyć się na parę punktów i pilnować wynik. Mucks 18-11 Unia Tarnów wygrała 3 pierwsze kwarty. W czwartej padł remis. Tarnowska drużyna zwyciężyła 93-74. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.